W związku z nową funkcją Gustawa Marka Brzezina, dotychczasowego wójta 7 października, w gminie wiejskiej Ostróda przeprowadzone zostały przedterminowe wybory na stanowisko wójta. Wyborcy, oddając swój głos, mieli do wyboru aż 5 kandydatów. Pomimo iż lokale wyborcze były czynne od 8 do 22, frekwencja w pierwszej turze wyborów wyniosła niespełna 30%. Zdecydowanie słaba. Wydawać by się mogło, że wybory na wójta jednak spowodują, że ta frekwencja będzie większa. Ja uważam, że skutek taki, a nie inny tej frekwencji wynika z tego, że po raz pierwszy mamy tego typu sytuację, że są wybory przedterminowe. Mieszkańcy gminy mogli głosować w 15 obwodowych komisjach wyborczych. W pierwszej turze wyborów największe poparcie uzyskał Bogusław Fijas, który zdobył 938 głosów. Za nim uplasował się Bogdan Bartnicki, na którego głos oddało 796 mieszkańców gminy. Druga tura, dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów, przechodzą do drugiej tury, a więc zgodnie z protokołem jest to pan Bogusław Jerzy Fijas oraz pan Bogdan Bartnicki. I później oczywiście gminna komisja wyborcza w takim samym składzie stwierdzi, co stwierdzi, no, jaki będzie wynik wyborów. Do drugiej tury wyborów przeszedł Bogusław Fijas i Bogdan Bartnicki. Z tej dwójki kandydatów mieszkańcy gminy wiejskiej Ostróda już 21 października wybiorą wójta. Lokale wyborcze, tak jak w przypadku pierwszej tury wyborów, będą czynne od 8 do 22.